robimy właśnie przejazd transportu z bazy do wsi i mamy taką właśnie super afgańską pogodę. Kamery! Tu. A poszła? 21.83. Jara się dobrze, mogę? Tak? Tak, policja fast. Proszę bardzo, kamery idą i akcja! Wracamy. I generalnie na tło wsi. Nie jest łatwo odwzorować Afganistan w realiach polskich. Ale w jakich realiach polskich? Przepraszam bardzo. Jesteśmy w Afganistanie, prowincja Ghazni. Dlaczego tak pani mówi? Proszę spojrzeć na tą stronę. Tutaj jesteśmy przy Afganistanie. Tak, przy wiosce w afgańskiej, tam jesteśmy w bazie, ponieważ pogoda jest bardzo adekwatna i podobna, więc czujemy się niemalże tak jak tam, aczkolwiek bluźniłbym, gdybym tak powiedział do końca. Oczywiście, że jest inaczej, oczywiście, że zadanie nie jest łatwe. Na pewno inne niż tych, którzy są tam naprawdę w realnej wojnie. Próbujemy ją jakoś odwzorować, jak Państwo widzicie, i mam nadzieję, że nam się to uda. Rozumiem, że sugestie wojska są tutaj na wagę złota, bo rzeczywiście było to wierne temu, co dzieje się na misji zagranicznej. I sugestie wojska, żołnierzy i tych, którzy konsultują to z nami, i tych, którzy przyjeżdżają, bardzo cenne, bardzo ważne, bo oni tam byli rzeczywiście i oni widzieli, i oni mogą to wszystko zweryfikować, a ponieważ chcemy też, żeby ten serial był dla nich, nie tylko dla widzów, którzy znają to z newsów. W związku z tym staramy się pewne rzeczy odwzorować. Oczywiście nie wszystko się uda, bo niektóre rzeczy są w sprzeczności, niektóre realia są w sprzeczności czy z dramaturgią, czy z tym, jak prowadzimy niektóre sceny, ale są nam po prostu niezmiernie potrzebni i każda ich uwaga jest cenna, każdą bierzemy pod uwagę. Czuje pan trochę presję? Jest to pierwszy serial od czasów Czterech Pancernych. Nie, wie pani co? Czuję, że robimy ważny temat, że on jest troszeczkę inaczej potraktowany, myślę, że trochę mniej komediowo, że bardziej dramatycznie. I czuję, że jest to temat ważny, że jest o czymś istotnym, że jest o życiu, o śmierci, o przestawieniu pewnych pojęć, przestawieniu w sobie też pewnych zasad, relacji, o solidarności, o grupie ludzi, którzy są skazani troszkę na siebie, nawzajem, i na tym polega też ta wojna i na tym polega ta misja pokojowa, że tak naprawdę to jeden od drugiego zależy i to jest film o grupie ludzi i to bardzo dobrze się stało, że jest właśnie, że taką ma wymowę, serial, przepraszam, o grupie ludzi. Każdy ma inne losy. Te losy weryfikuje wojna i pod wpływem tych zdarzeń, które się dzieją w Afganistanie, oni się zmieniają. Po tym serialu, który już w październiku ma mieć premierę, widzowie odbiorą pana produkcję jako afgańskie piekło, czy jako coś, co zachęca do tego, aby uczestniczyć w kolejnych misjach? No bo wiadomo, to jest dobrowolna rzecz, czy żołnierz pojedzie na misję. Ależ pytanie. Wie pan co, myślę, że każdy odbierze to inaczej, że robimy to na tyle szeroko, że dla jednych będzie ważny wątek miłosny, dla jednych i będzie to sentymentalno-dramatyczne, dla innych będą ważne walki i to w jaki sposób pokażemy je, jak ci nasi żołnierze, jaką zajmą postawę, przyjmą. Także sądzę, że ten serial będzie generalnie dla widzów.
i to od 14 czy od 12 do 90 czy do 100 lat. Natomiast każdy z nim, mam nadzieję, w nim znajdzie coś dla siebie. A czy to będzie piekło? To będzie trochę piekła i trochę serca. Trochę helikopter w ogniu, trochę dylematów moralnych. To jest tak. Serial, to nie jest film. Helikopter w ogniu jest wspaniałym, rewelacyjnie zrealizowanym filmem, który chyba miał tyle dni, ile my mamy na cały serial. To jest robione w innym budżecie, w innym czasie, w związku z tym takie porównanie jest trudne bardzo do zaakceptowania, ale to troszkę tak, troszkę misyjny, troszkę wojenny, troszkę dramatyczny, a troszkę sentymentalny i trochę śmieszny. Jeżeli mówimy o helikopterze w ogniu, czy mógłby Pan powiedzieć parę słów na temat swoich operatorów? Moi operatorzy. Operatorzy są fantastyczni. Zdjęcia robi Jarosław Szoda, z którym wcześniej spotkałem się w Trzecim Oficerze. Natomiast no, mam wspaniałych operatorów kamer, którzy pracują z tym sprzętem bardzo filmowym. Te kamery są dosyć ciężkie. My robimy bardzo dużo z ręki. I tutaj, jak widzicie Państwo w tym piachu, to jest taka plaża. Dać komuś propozycję, żeby 60 dni spędził w tej plaży, to jest naprawdę ciężko i nogi odczuwają to również, dyżurni odczuwa to cała ekipa, a najbardziej chyba właśnie ci, którzy mają kamery na rękach, bo staramy się, żeby to było autentyczne, więc sporo jest kamery z ręki i wtedy rzeczywiście oni odczuwają. Wczoraj widziałem, pracując przy kamerze, bo często nie korzystam z monitorów w namiocie, tylko z monitorów, które są zawieszone na kamerach, i widzę tutaj, odwracając się do tyłu, spoconą koszulę jednego z operatorów, więc oni krew pot i łzy, dosłownie, a ja jestem im wdzięczny, wspaniałą robotę wykonują, wspaniale to fotografują. Mam nadzieję, że będzie tego efekt i widzowie będą mogli to zobaczyć już właśnie jesienią. 21.84. Możemy. Proszę bardzo. Akcja. Żagańscy żołnierze w Świętoszowie, nie, mamy fantastyczną relację i rzeczywiście do tego projektu była potrzebna taka, to znaczy rozmawiamy o wszystkim i o słabościach i o tym, co jest ważne i o tym, co, z czego trzeba zrezygnować. Jesteśmy tu przyjmowani bardzo serdecznie, natomiast powiem Pani ze wstydem, że z Żagania niewiele widziałem, bo głównie siedzę na poligonie w tak zwanym Afganistanie, więc on jest naszym celem. Żagań znam troszkę z hotelu i właściwie byłem na spacerze. Jest ślicznym miastem, ma piękne fragmenty starówki w rynku, tam w centrum, ale więcej chyba nie widziałem. Pewnie uda mi się to zrobić, jak już skończymy zdjęcia, bo tak naprawdę to droga do z Żagania do Świętoszowa, poligon, to jest to nasze serce i tutaj oddajemy swoje najlepsze lata.